Jest kilka powodów, które sprawiają, że druk rolowy jest tańszy niż druk arkuszowy. Powiedzmy o trzech najważniejszych. Po pierwsze, prędkość druku jest 4-5 razy wyższa niż w druku arkuszowym. Jedna z naszych maszyn rolowych drukuje z prędkością nawet 55 tysięcy składek na godzinę, a maszyna arkuszowa średnio około 10 tysięcy arkuszy. Wyjątkiem jest nasza super szybka maszyna arkuszowa Heidelberg Speedmaster, która drukuje z prędkością nawet 18 tysięcy arkuszy, ale to wciąż trzykrotnie wolniej niż maszyna rolowa. Po drugie, przy druku na maszynach rolowych otrzymujemy już poskładane składki gotowe do oprawy, więc eliminowany jest proces falcowania i suszenia, co przekłada się na niższą cenę. Po trzecie, papier rolowy jest tańszy niż papier arkuszowy. Aby w ogóle zakwalifikować druk na rolę, nakład musi być odpowiednio wysoki. O druku rolowym mówimy wtedy, gdy nakład jest wyższy niż 15-20 tysięcy sztuk czasopism czy katalogów. W przeciwnym wypadku rekomendujemy druk na maszynach arkuszowych.